Tematem dzisiejszej usługi jest Kościół z Dziejów Apostolskich. Będziemy mieli taki kluczowy, wyjściowy werset. Odniesiemy się do tego najlepszego wzoru, który mamy na temat Kościoła, czyli ten, który jest zawarty w Kościele rodzącym się, wzrastającym i zwycięskim, czyli Kościele opisanym w Dziejach Apostolskich, który zapoczątkował Kościół czasów dzisiejszych, bo Kościół wciąż trwa. Pomodlimy się, aby tak śpiewaliśmy w jednej z pieśni Mów do mnie, Panie. Wierzę, że już Pan Bóg mówił i wierzę, że jeszcze chce Pan Bóg mówić do nas. I czy jesteś na to gotowy? Czy jeszcze chcesz więcej? Czy potrzebujesz coś od Pana Boga usłyszeć? Ja mogę być kanałem, chcę być kanałem i narzędziem w Bożych rękach. Ale zdaj sobie sprawę, jak bardzo zależy od tego ssania, tego głodu duchowego. Pastor wspomniał tą historię z Ewangelii kobiety chorej na krwotok, która, żeby dotknąć Jezusa, przydzierała się przez tłum. Boże, my chcemy mieć ten głód duchowy. My wierzymy w moc Twojego Słowa i tak śpiewaliśmy, jesteś dobry i Twoje Słowo, Panie Boże, opisuje nam Ciebie jako Boga niezwykłego. Panie, my nie chcemy skrótów, nie chcemy łatwych rozwiązań, nie chcemy gotowców, Panie, ale chcemy po prostu przyjąć Twoje Słowo i być temu posłuszni. Boże, my wierzymy, że Ty jesteś Panem Kościoła, że Ty jesteś tym, który go ożywia, przemienia, kształtuje. I dziękujemy Ci, że jesteśmy na tym miejscu dzisiaj. Niech to będzie dzisiaj dzień zbawienia. Niech to będzie dzisiaj czas łaski. Niech to będzie dzisiaj dzień nawiedzenia dla Kościoła, dla naszego życia. Panie, my ogłaszamy to i otwieramy nasze serca, aby przyjąć to, co masz dla nas. Amen. Dzieje apostolskie, rozdział 9. Werset 31. Ja dosyć późno naszym braciom podrzuciłem. O, dziękuję wam bardzo. Wiecie, czy my jesteśmy tacy sami jak Kościół w Singapurze, albo w Indiach, albo nawet, nie wiem, w Ostrowie? Nie. My jesteśmy tak różni jako Kościół i tak różni to na tym miejscu. I to jest niezwykłe, że Bóg ma klucz do tego, żeby kształtować Kościół i budować go według swojego serca. I ja dziękuję wam, że w tych pieśniach, bo dzisiaj od tego dziś zaczniemy, jest objawienie Boga w naszym życiu, w moim życiu, głębsze i większe. Od tego się wszystko zaczyna i w tym musimy trwać. Dzieje apostolskie, 9 rozdział, werset 31. Tymczasem Kościół, czyli eklezja, ta wspólnota, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, ten Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. To będzie nasz werset wyjściowy i kluczowy dzisiaj, wokół którego, od którego jakby promienie będziemy takie, drogi będziemy wypuszczać i będziemy wracać do niego. Więc miejcie go przed oczyma i w sercu. O trzech rzeczach dzisiaj chcę mówić. O Kościele, który się buduje, o Kościele, który żyje w bojaźni Bożej i Kościele, który jest wspomagany przez Ducha Świętego. Ja tutaj bardzo mocno siebie słyszę, gdybym bracie mógł poprosić troszkę o wyciszenie mnie z tej strony, bo bardzo mocno głos do mnie wraca. Dziękuję. Kościół, który się buduje, który żyje w bojaźni Bożej i Kościół, który jest wspomagany przez Ducha Świętego. I zobaczcie, że owocem tego, co tu czytamy, jest, że Kościół co? Pomnaża się. Każdego dnia praktycznie. Coś niebywałego, niesamowitego. Wiecie, my nie musimy odkrywać jakichś nowych wzorców. My nie musimy szukać, czy mówimy tak popularnie, wyłamywać już drzwi, które są otworzone. Możemy czerpać z tej mądrości Bożego Słowa do naszego życia. Oczywiście zastosowanie pewnych prawd w czasach, w których żyjemy, jest inne. Chociażby podróżowanie wygląda dziś zupełnie inaczej, tak? Miejsca, w których się spotykamy i warunki, w których się spotykamy, są zupełnie inne. Ale te Boże zasady są odwieczne, prawdziwe, trwałe, wciąż. One są fundamentem. Amen? Tak? Amen. Jeżeli my staniemy na Bożym Słowie i będziemy stosować Boże Słowo, to Bóg ze swojej strony gwarantuje i obiecuje nam, że będzie błogosławił nam, że będzie tego owoc. Innymi słowy, jeżeli odchodzimy od Bożego Słowa, tracimy tą zbawczą, ożywczą moc, która przemienia nasze życie, kształtuje Kościół i czyni go owocnym. Prawda? A więc zobaczcie, jak bardzo musimy się skoncentrować na tym, żeby być posłusznym temu, co Boże Słowo mówi, żeby wczytywać się to, żeby wziąć to do swojego serca i naśladować to. Kościół, który się buduje. Budowa, tamto greckie słowo mówi o budowaniu domu, ale też mówi o oparciu czegoś o coś, o takim wypchnięciu, zachęceniu. I rzeczywiście my
Bo tytuł tej usługi mojej dzisiejszej jest, on może mieć też podtytuł, ale Kościół, za którym tęsknisz. Kościół, w którym chciałabyś być. Każdy z nas ma w sercu taki obraz pewien. Pytanie, czy na ile ten obraz Kościoła jest ukształtowany przez Boże Słowo, a na ile przez nasze chcieństwo, nasze wyobrażenia, prawda? Zobaczcie, że czasami to mogą być dwa różne obrazy, nie? Niekoniecznie one są tożsame. Więc jak ważne jest, żeby nasze wyobrażenia, pragnienia nawet naszych serc były konfrontowane z tym, co mówi Boże Słowo. Wtedy to będzie zdrowe. Bo jeżeli odbiegniemy od tego Bożego wzorca, to zaczniemy wznosić budowlę o własnych siłach, własnymi rękoma. A kresem takiej budowli będzie zniszczenie, spalenie. Pamiętacie fragment z listu do Koryntian, w którym Paweł mówi o położonym fundamencie, którym jest Jezus, i za chwilę o tym będziemy mówili? I każdy na nim buduje. I podpowiedzcie, co budujemy? Jedni budują z czego? Ze słomy, z drewna, z siana, tak? Drudzy z tych cennych rzeczy. I wszystko to sprawdzi ogień. Więc ja chcę być częścią Kościoła, czyli ja swoje życie chcę budować z tych rzeczy cennych, które przejdą Boży ogień, Bożego osądu i takiej, czy to jest właściwe. I chcę, żeby Kościół był budowany w ten sposób. Amen? Bo wtedy bierzemy nagrodę, którą Bóg dla nas, dla każdego z nas przygotował. Śpiewaliśmy tą piękną rzecz, piękną prawdę o tym, że Bóg jest dobry. Że Bóg jest dobry. I ja tak zepchnąłem trochę nie planowałem, że użyję, bo mam ileś tam fragmentów, że użyję ten fragment, ale go użyję z Ewangelii Jana, spotkania Jezusa z Piotrem. Ale o tym za chwilę. Ewangelia Mateusza mówi nam o fundamencie. To jest miejsce, w którym wszystko się rozpoczyna. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział. Historia, która często wraca tu i słusznie, bo jest kluczowa. 16 rozdział od wersetu 13. Przepraszam, nie 13. Dobrze, 13. A gdy Jezus przyszedł, czytam Mateusza, 16 rozdział. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. On im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając Szymon, Piotr rzekł, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Znamy to, będę czytał zaraz dalej. Mam nadzieję, że już ja wiem, jak ze znanymi wersetami. W połowie słuchaczy już się czasami wyłączają, bo już wiedzą, co jest dalej. Ale spróbujmy się skoncentrować, bo wierzę, że to jest ważne dzisiaj dla nas. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przekazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Ten werset jest dla nas istotny, dla naszego rozważania, dlatego że w Nowym Testamencie, w Ewangeliach dokładnie mówiąc, pojawia się słowo Kościół właśnie w tym miejscu. I z czym jest powiązane słowo Kościół, idea Kościoła, Kościoła, który będzie budowany, który będzie Kościołem zwycięskim, który będzie Kościołem, który będzie ekspansywny, przed którym bramy piekieł się nie ostoją. Co jest początkiem? Za kogo wy mnie uważacie? Chcę powiedzieć, że to jest ważne, bo ja zdaję sobie sprawę, kochani, niektóre prawdy może nie będą takie bardzo gładziutkie i mówię szczerze, że nie jest taki mój zamysł nawet, że możemy mieć w Kościele ludzi, którzy nie przejdą tego testu, nie przychodzą tego testu, nie znają osobiście Pana Jezusa Chrystusa, nie mają objawienia Jezusa w swoim sercu. Oni wiedzą na poziomie umysłu, może nawet emocji, kim jest Jezus, intelektu, ale nie znają Go osobiście, nie mają z Nim tej relacji, więzi, intymności, nie tęsknią za Nim, nie płaczą przed Nim, nie szukają Go. Nie jest ich życiem po prostu. Amen? Ja nie mówię, że tu są takie osoby, bo każdy musi badać swoje serce, ale mówię, że zawsze w Kościele pojawi się taki problem. I dlatego musimy głosić na ten temat, jako że początkiem i fundamentem Kościoła jest objawienie Jezusa w Twoim i w moim życiu. Zadam Ci pytanie. Czy znasz w taki sposób Jezusa, jak Piotr tutaj mówi, jako osobisty sposób, że Bóg objawił się w Twoim sercu i Ty to wiesz? Nie, że pastor Ci powiedział, sąsiadka, znajomy, żona, kuzyn, tylko Ty masz to objawienie osobiste i wiesz, że nikt i nic nie jest w stanie Ci wyrwać tej prawdy z serca. To miejsce jest miejscem przebudzenia życia i miejscem, na którym buduje Pan Jezus swój Kościół. Tak? I jeżeli diabłu uda się zepchnąć z tej Kościół z tej prawdy,
to Kościół buduje jakąś, pastor użył ostatnio sformułowania z protezy. Tak, Kościół staje się pewną imitacją tego, czym jest prawdziwe Boże życie. I widzimy, że długo nie trwało po śmierci, zmartwychwstaniu Pana Jezusa, kiedy Kościół był nękany i dotykany różnymi herezjami, które spychały i pomniejszały dzieło Jezusa, pomniejszały osobę Pana Jezusa i próbowały budować Kościół w sposób inny, który Paweł określił jako inna Ewangelia, inny duch, o czym nie ma potrzeby rozwijać, pastor tydzień temu o tym mówił. A więc objawienie Jezusa w naszym życiu jako fundament. Apostoł Paweł powiedział w liście do Galacjan: ja nie konsultowałem się z nikim w sprawie Ewangelii, ale nabyłem ją, tak sparafrazuję, przez objawienie Jezusa Chrystusa. On nie był jej nauczony. Kiedy Bóg objawił mu się w drodze do Damaszku, Paweł doświadczył nawrócenia, przemiany życia i to spowodowało, że momentalnie, kiedy tylko zyskał siły, i dziś będziemy to czytać jeszcze, zaczął głosić Jezusa. Zobaczcie, moja relacja z Bogiem, objawienie Boga, o którym dziś wołaliśmy, śpiewaliśmy, bo wiesz, że to nie jest piosenki, to są modlitwy, które śpiewamy. Które mówimy: Panie, więcej, objaw nam Jezusa. Panie Jezu, objaw nam Ojca. Poznając Jezusa, poznajmy Ojca, że to jest fundament. Jeżeli jesteś z boku tej prawdy, nie jest ona centralną częścią twojego życia, to musisz zawrócić do tego miejsca i wołać: Panie, objaw mi się. Panie, daj mi doświadczyć i poznać Ciebie. To była modlitwa Pawła, którą wyrażał w listach do Kościoła. Modlę się, abyście wzrastali w poznaniu i w doznaniu. Tak? Więc zobaczcie, jak to jest ważne. Możemy mieć formę, możemy mieć przyzwyczajenie, możemy mieć teorię, możemy mieć dogmaty, ale to samo w sobie nie daje życia, absolutnie. To samo w sobie nie ma wpływu na innych ludzi wokoło. Jeżeli nosimy objawienie Jezusa, które się pogłębia i poszerza w nas, to sprawia, że jesteśmy skutecznymi ewangelistami. Bo niesiemy życie Jezusa, zwiastujemy słowa, które darzą życiem. I to jest niesamowite. To jest niezwykłe, niesamowite. A więc zobaczcie, budując się, Kościół, który się buduje. W Bożym Słowie mamy parę określeń związanych z słowem budujcie jedni drugich. Mamy tą ważną prawdę, że miłość buduje. Mamy prawdę, że staracie się usilnie o dary duchowe, a szczególnie o dar prorokowania, bo kto prorokuje, co robi? Eklezję czy zbór buduje. Budujcie się usilnie w oparciu o wiarę najświętszą. I byśmy mogli takie studium zrobić, ja tylko wskazuję pewien kierunek. Więc jest taki moment, fundament naszego życia, w którym ty i ja musisz budować swoje życie w oparciu o to objawienie Jezusa. Je pogłębiać i poszerzać. I to jest punkt wyjścia. Nie można tego obejść, nie można tego skrócić, nie można zrobić kursu trzytygodniowego i to coś zastąpi, tak? To jest proces poznawania Jezusa, intymności, relacji. Jezus na tym fundamencie zaczyna budować Kościół, o którym czytamy tutaj w Dziejach Apostolskich, ten punkt wyjścia. I w jaki sposób budujesz swoje życie? Co jest fundamentem twojego życia? Jakich środków używasz, aby zbudować swoje życie, aby je umocnić? W jakim miejscu jest twoje serce, jeżeli chodzi o tęsknotę do Boga, o pragnienie poznawania Go głębiej, o pragnienie bycia Mu posłusznym? Te pytania są kluczowe, ponieważ tak naprawdę wszystko zaczyna się od relacji z Jezusem. Pamiętacie, czytamy o tym, że Pan Jezus powołując apostołów, powołał ich, żeby byli przede wszystkim najpierw z Nim, a wszystkie inne rzeczy wynikały z tego. Kochani bracia i siostry, Kościele, który nas słucha też online, jeżeli nie masz osobistej relacji z Jezusem, jeżeli nie było w twoim sercu, w twoim życiu takiego miejsca, w którym doszedłeś do kresu, do ściany i wiesz, że twoje życie wymyka, los twojego życia wymyka ci się z rąk, to Bóg ma odpowiedź dla ciebie. Tą odpowiedzią jest dar z nieba, najcenniejszy, największy, mając największą wartość, Jezus Chrystus. Zachęcam ciebie, abyś wsłuchał się dzisiaj to, co Bóg gdzieś mówi do twojego serca i mógł dziś oddać swoje życie, swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w ręce Zbawcy, w ręce Jezusa, w ręce tego, który chce być twoim Panem i Królem. I to ma sens. Więc Jezus buduje swój Kościół. Kościół w oparciu o to objawienie. Zobaczcie, powołał 12 apostołów. Jak bardzo to byli różni ludzie. Kiedy czytamy Ewangelię, to możemy odnieść wrażenie, nie wiem jak wy, ale że co, Pan Jezus uczy o zasadach duchowych, przekazuje jakieś wartości teologiczne, nauki i tak dalej.
pewnie tak się dzieje. Ale w moim sercu, kiedy myślałem dzisiaj o tym, żeby to przekazać dziś Kościołowi, to zobaczcie, że mamy tak, synów gromów. Pamiętacie scenę, w której mieli wioska jedna samarytańska, nie chciała ich przepuścić, oni, no, ogień ściągniemy z nieba. Pan Jezus mówi, kochani, moi uczniowie, moja trzutko, to nie tak, to nie w ten sposób. Tomasz, kiedy jest ta sławna scena, kiedy pamiętacie, palec w bok włożyć, żeby uwierzyć, ale wcześniej scena, w której, kiedy Łazarz umarł, to i Pan Jezus mówi, że no poczekajmy, później ruszymy, i Tomasz mówi, idźmy i my z nim, abyśmy poginęli i tak dalej. Także wiecie, no, mamy Judasza, który odgrywał wspaniałą rolę, w międzyczasie kradnąc pieniądze i w końcu knując sposób wydania Jezusa. Mamy Piotra z jego gwałtownością, wyrywnością. Okej, myślę, że jeżeli czytacie Ewangelię, to mniej więcej te postacie przed waszymi oczyma są. I zobaczcie, całą tą grupę ludzi zupełnie różnych, zupełnie sobie wręcz przeciwnych, którzy normalnie pewnie ze sobą by nawet nie współpracowali, Jezus połączył. Kto ich łączył? Jaka prawda? Myślę, że Pan Jezus przez te wszystkie lata, w których chodząc tu na ziemi z nimi uczył ich, to objawiał im przez cuda, przez znaki, przez to, co mówił, co robił, objawiał im serce Ojca. Że chciałby oni poznali, jest to sławne pytanie Filipa, Panie, pokaż nam Ojca. Jezus mówi, ja jestem z wami, jeszcze nie poznałeś, nie zobaczyłeś? Jezus przyszedł, żeby włożyć to objawienie Boga do ich serc, jako kluczowe. Nie napić ich umysły, wiedzą. Ja znam wszystkie dogmaty Kościoła Zielonoświątkowego, czy baptystycznego, czy jakiegoś. Ja znam sposoby, jak się modlić o chorych. Ja znam sposoby, jak zakładać kościół. Ja znam sposoby, jak coś tam. Jezus przyszedł, aby oni mieli objawienie, kim jest Bóg. Czy myślicie, że to ma sens, co mówię? To objawienie Boga w ich sercach miało się zrodzić i Pan Jezus mówi, kiedy nawrócicie się, tak, to będziecie robić te rzeczy, do których was powołałem. A więc zobaczcie, jak to jest kluczowe, ma znaczenie dla naszego życia. My możemy tracić tą społeczność z Bogiem, możemy być zepchnięci z takiej bliskiej relacji z Bogiem i Bóg dziś przyzywa nas i przyzywa słuchaczy, ci, którzy dziś są gdzieś tam online nas oglądają. Wróć do Boga. Zacznij wołać ze łzami w oczach o taką bliską społeczność z Bogiem, aby Bóg ci się objawił. To będzie coś kluczowego, to będzie punkt zwrotny w twoim życiu. Amen? Od tego zaczyna się cała przemiana, metamorfoza. I tak pastor często mówi, od środka na zewnątrz. A więc budowanie. Kogo budowałeś w tym tygodniu? W jaki sposób budowałeś? Czy w ogóle kogoś zbudowałeś? Siebie budowałem. Amen. Dobre i to. Ale z budowania siebie, z relacji z Bogiem wynika to, że jesteśmy uzdolnieni, by budować innych. I nie pytam tylko, czy budowałeś kogoś w kościele, co jest bardzo ważne, ale czy budowałeś kogoś, kto jest w twoim otoczeniu, kto żyje w relacji z tobą, w rodzinie, w sąsiedztwie, w pracy. Co zrobiłeś, co było dla niego budujące, zachęcające, pocieszające, wskazujące na to, że Bóg jest dobry. Amen? Słaba ta wypłata dzisiaj. Dużo pracy. Zimno, gorąco, ciemno, jasno, deszczowo, pochmurnie. Jakże często w ustach chrześcijan pojawiają się takie zwroty i wiele innych. Bóg chce to zmieniać. My mamy świecić jako światła dla tych ludzi i to jest niezwykle, że ja tego doświadczam, jeżeli przybliżam się do Pana Boga, to co mówię, to o czym myślę jest zupełnie inne niż wcześniej. Amen? Widzę przemiany, metamorfozę. Budowanie kościoła. Okej, to więc, i chciałem tą scenę. Później przytoczymy sobie dwa fragmenty z Ewangelii. Znaczy opowiem może tą scenę, bo większość z was zna, ci, którzy witaj Jacku, którzy są rzadziej w kościele. Trochę opowiem w paru słowach. Apostoł Piotr, pamiętacie, solennie mówił, wszyscy się zaprą, ja się nie zaprę. Jestem taki mocny, taką mam determinację, że się ciebie nie zaprę. Jezus powiedział, zaprzesz się mnie, Piotrze. I tak się stało, że Piotr zaparł się Pana Jezusa. Pamiętacie, gorzko zapłakał, wyszedł. Jakby kończy się ta scena w tym takim momencie jakiegoś załamania, takiego właśnie pokonany, czy powalony. I wydaje się, co, pokonany? I mamy niezwykłą scenę. I od tego, jeżeli będziemy mówili o następnych rzeczach, to chciałbym, żeby to było przed naszymi oczyma.
że Ewangelia kończy się taką sceną, w której Piotr poszedł łowić ryby, wziął jeszcze, pociągnął ze sobą innych uczniów i pamiętać, łowią ryby i Pan Jezus stoi na brzegu, w pewnym momencie się pojawia i mówi, złowiliście coś, nic, zrzućcie po prawej stronie. Zrobili to oczywiście mnóstwo ryb, wychodzą na brzeg, Pan Jezus rozpalone ognisko, ryba przygotowana, mówi, jedzcie. Jaka scena, to jest już po śmierci Jezusa, po jego zmartwychwstaniu. I odbywa się rozmowa, to zaparcie Piotra było gdzie? Pamiętacie, trzykrotne? Przy ognisku. Ja nie przypadkowo konstruuję tą Ewangelię w taki sposób. Ta druga rozmowa, rozmowa tego powalonego, przynosząca odnowienie i zachętę, jest też przy ognisku. I trzy razy Jezus, tak Piotr trzy razy się go zaparł, mówi, Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Bracia, siostry, co jest kluczem rozwoju Kościoła charyzma? Fundamentem? Czy mnie miłujesz? Kim jestem dla ciebie? Czy mnie znasz? Nie ile wiesz, jak często jesteś na nabożeństwie i tak dalej, i tak dalej. Te rzeczy wynikają ze społeczności z Jezusem. Kim jestem dla ciebie? I zobaczcie, że ta rozmowa jest, mówi, czy miłujesz mnie, Piotrze? I trzy razy Piotr mówi, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. I Pan Jezus mówi, idź, paś, owieczki moje. A co Piotr robił między zdradą a z tą rozmową z Jezusem? Wrócił do tego, co znał, co było dla niego bezpieczne. Nie wiem, co on czuł. Biblia nam nie opisuje, ale po tej zdradzie. Ale wrócił łowić ryby. Ta symbolika jest dla mnie wymowna. Wrócił do tego, z czego Jezus go powołał, bo Jezus go powołał z łowienia ryb. Mówi, będziesz łowił teraz ludzi. A Piotr wrócił do łowienia ryb. Ilu ludzi w Kościele wraca do starych rzeczy, starych przyzwyczajeń? Gdzieś Pan Jezus chce przyjść z zachętą, ale ta zachęta, to przełom rodzi się z tego, czy mnie miłujesz, kim jestem dla ciebie. Czy chcesz, abym był w twoim życiu najważniejszy? A to jest niezwykła prawda, powiem wam. Prawda, która zmienia grzeszników świętych, narkomanów wolnych, prostytutki święte, sala małżeństwa, Jezus Chrystus, Boży Syn, życie Boże w nas, przez wiarę, z łaski. Ta prawda, zobaczcie, czyni cuda w życiu ludzi. Przemienia. To nie jest jakaś prawda, bajka, ale coś realnego, żywego. Niepojętego wręcz. Okej. Okay. Więc to jest ta scena, w której Pan podnosi Piotra i mówi, nie jesteś pokonany. Idź i czyń to, do czego cię przeznaczyłem, powołałem. Chwała Bogu. Taki jest nasz Pan, jak śpiewaliśmy, że On jest dobry. Dwie prawdy z Ewangelii, które chciałem dzisiaj w moim sercu wyraźnie było to przesłanie. Może dlatego, wiecie, że Pan Bóg do mnie to mówi. Więc dla mnie od iluś miesięcy jest to przesłanie number one. Ewangelia Marka, 9 rozdział, 33 werset. Przeczytam tą scenę. Pan Jezus borykał się z tymi swoimi uczniami niesfornymi, próbując im dziwiąc się czasami ich niewierze, zatwardziałości serca. To jest niezwykłe. I posłuchajcie, 9 rozdział, 33 werset. Chcę wam powiedzieć, że jestem głęboko przekonany, że to jest droga do rozwoju Kościoła, jedyna i właściwa. Dlaczego? Bo ten, który założył Kościół, przeszedł dokładnie tą samą drogą. A jaka to będzie droga? Jak myślicie? Uniżenia, służenia. 9:33. I przybyli do Kafarnaum, to jest z Marka czytam, a będąc w domu zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze? O, kochane duchowe rozmowy apostołów. A oni milczeli. Wiecie, było im głupio. Wiedzieli, że ta rozmowa nie była super dobra, ale takie była postawa w ich sercach. Oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. Ach, to kochane coś w nas, które pragnie, byśmy byli na topie, byśmy byli w reflektorach, żeby nas chwalono, nie? Jest coś takiego w nas, nie? To tak się pcha do przodu, które chce królować, chce dominować, domaga się akceptacji, poklasku, pochwał. Jest coś takiego w nas, nie? Ale Jezus ma na to lekarstwo. Słowo Boże uczy nas, że to ukrzyżowanie starej natury, że już nie żyje, ale żyje we mnie Chrystus, uczy nas zupełnie innej drogi. I od kogo, jak nie od Jezusa, mam się uczyć tego, co daje mi zwycięstwo i wolność? Paradoksalnie uniżenie sprawia wywyższenie, poddanie wywyższenie, słabość moc, wyrzeknięcie się świata, napełnienie bogactwem nieba. Amen? I zobaczcie, jak często my jako chrześcijanie jesteśmy w takim dualizmie. Tak, tak.
ludzie z Boże, tak, tak, nas przyklasną kaznodziei. I później wielu ludzi wraca i napełnia się telewizorem, wiadomościami, plotkami, szemraniem, goryczą i tak dalej. Kościele, kochany, to nie dla nas. Dla nas jest droga w dół. Bo na końcu tej drogi jest błogosławieństwo i wywyższenie. I Jezus mówi tak. I usiadłszy, przywołał 12 i rzekł im: jeśli kto chce być pierwszy, niech stanie się ze wszystkich ostatnim. Ostatnim i sługą wszystkich. Potem wziął małe dzieci, postawił je przed nimi i wziąwszy je w ramiona, rzekł do nich: kto by przyjął jedno z takich dziateczek w imieniu moim, nie przyjmuje. To ta druga część tak bardzo mnie teraz nie interesuje. W Ewangelii Mateusza Pan Jezus, kiedy stawia dziecko, mówi w Mateusza 18:4, że kto się uniży jak dziecię. Uniży. Ja myślałem, jaki jest klucz tego, że w jaki sposób dziecko się uniża. I wiecie, powiem wam, że nie odpowiem na to pytanie. Dlaczego? Żebyśmy mogli pracować sobie w domu jeszcze nad tym tekstem, nad tymi prawdami. Nie wszystko musi być tak wyłożone. Co to znaczy, że dziecko się uniża i mamy być podobni do tego? Więc Jezus, zobaczcie, ten problem, który wypełnia ich serca, Jezus mówi: słuchajcie, droga dla was, to musicie się uniżyć. Pan Jezus narodził się z nieba, zobaczcie wędrówkę Pana Jezusa, z nieba, król królów, pan panów, pełen chwały, uniżył się, narodził się w miejscu zupełnie nieznanym, zupełnie nieznaczącym, w miejscu i w rodzinie, która nie miała żadnego wpływu i to była jego droga. Ta droga tam się rozpoczęła w takiej i szła jeszcze niżej, bo na krzyż, do grobu. Ale końcem, finałem z Bożej perspektywy było wywyższenie i uczynienie imienia Jezusa ponad wszelkie imię. Jakie to jest cudowne. Kochana Boża rodzino, Kościele. Ilekroć się napinasz, ilekroć próbujesz łokciami, ilekroć próbujesz po swojemu, to zadajesz rany Kościołowi. To burzysz i rujnujesz, nie budujesz. Jeżeli oblekamy się w uniżenie, naśladujemy naszego Pana, zawsze będzie w tym błogosławieństwo. Tak? Druga scena z Ewangeliana, 13 rozdział. 13 rozdział Ewangeliana. Pewnie domyślacie się, którą scenę przeczytam. Ona jest mi naprawdę od wielu, wielu tygodni bardzo droga. Przed świętem Paschy, 13 rozdział Ewangeliana, werset 1. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy, począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł do Szymona, Piotra, który mu rzekł: Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje. Odpowiedział Jezus, rzekł mu: co ja czynię, Ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Piotr mówi: przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus: jeśli Ci nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzeczy mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce, i głowę. Rzeczy mu Jezus: kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma go wydać. Dlatego rzekł: nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich: czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli wtedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi, albowiem dam wam przykład, byście je wyczynili, jak ja wam uczyniłem. Niesamowite jest to, że Kościół po latach czy w późniejszych wiekach zaczął toczyć spory, czy to jest symboliczne, czy to trzeba dorobić dosłownie, czy w niedzielę, a może w jakieś święta. Jakby gubiąc w ogóle dramatyczność i niezwykłość tej sceny. Podczas wieczerzy, a więc wieczerza jest wspólnotą, kiedy rodzina je posiłek, przyjaciele jedzą posiłek, to jest coś szczególnego. I podczas tej wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, Jezus, wiedząc, że Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał w czasie tej wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. To jest niesamowite. Pan panów, król królów. Wiecie, fajnie jest usłużyć komuś, kto podziękuję ci, kto jest miły, kto wczoraj cię może modlił się, mówił wstawienniczo, albo ci pożyczył pieniądze. W tym gronie był Judasz, który miał zamysł wydania.
Jezus jemu także umył nogi. Kuba wczoraj takie zdanie, jeżeli nie przekręcę, powiedział, że miłość, jeżeli kochamy ludzi, to nikogo jakby nie obrazimy, nie dotkniemy, kochając ludzi. Szczerze, no trudno coś mówić, bo jeżeli przeniesiemy się sercem i emocjami do tej sceny. Jak, Panie, Ty mi umywasz nogi. Ja nie potrafię drugiej osobie umyć nóg. A Ty, Pan Zbawiciel, mi umywasz nogi, Ty? To jest niesamowite. Jezus mówi, ale to jest droga dla Ciebie, dla mnie, to jest droga dla Kościoła. Droga zwycięstwa, pomnożenia, droga wzrostu. Amen. Musimy się zapierać siebie. Nie czekać, jeżeli coś nas dotyka, ktoś nas dotyka. Regulujmy, przebaczajmy, błogosławmy. To jest coś, co musimy pielęgnować w swoim sercu. Ten kościół budowany jest i w tych dwóch pozostałych punktów, jak Pan Bóg da i pastor znajdzie gdzieś tam lukę też dla mnie, to te dwa następne punkty będziemy w następnych usługach kontynuować, bo wiesz, że to jest to przesłanie, które mam mówić. O budowaniu jeszcze chciałem powiedzieć dwie rzeczy. O łasce. Kościół jest budowany na łasce i prawdzie. Pamiętacie, miesiąc, dwa temu, nie pamiętam, ten czas szybko biegnie, mówiłem o drodze, mówiłem o tych dwóch pasach, tej drogi, łaska i prawda. I czasami ktoś bardziej potrzebuje łaski w momencie swojego życia, ktoś więcej prawdy. I chciałbym wam przypomnieć taką scenę dotyczącą Kaina i Abla. Zobaczcie, Adam z Ewą w wyniku upadku wygonieni z raju. Teraz są coś niezwykłego, bo będąc w Bożej obecności, będąc w raju. I rodzą im się synowie, Kain starszy i Abel. I ten wzorzec, ta prawda, zobaczcie, to jest rodzina. To jest ludzie, którzy jeszcze, mówię o rodzicach teraz, byli jeszcze przed chwilą w raju. Niosą sobie to boskie światło, boskie dotknięcie, mimo że skażeni grzechem i upadkiem. I rodzi się Kain i Abel. I ta rodzina, jakie było Boże przeznaczenie? Czy Bożym scenariuszem była śmierć Abla, morderstwo Kaina? Halo? Nie. Bożym przeznaczeniem jest, aby oni w harmonii i w jedności wzrastali. Co jest przeznaczeniem dla Kościoła? Podział, kłótnie, spory, czy wzrost, pomnożenie? Rozumiemy? Jeżeli my zaczniemy tak patrzeć, to naprawdę wiele w nas będzie się zmieniać. I zobaczcie, Kain jako starszy, czy Adam z Ewą składali ofiary w ogrodzie Eden? Nie wiemy, więc zakładam, że nie. Bóg też nie nakazywał im ofiar, kazał im uprawiać się na ogród. Ale kiedy byli już poza rajem, Kain, nie wiem skąd ta koncepcja, Biblia milczy na ten temat, ale postanowił złożyć ofiarę Bogu. Chciał uhonorować Boga. Abel, jego młodszy brat, zobaczył, nie wiem jaka różnica między nimi była, postanowił naśladować swojego brata i ty złożył ofiarę. Bóg przyjął ofiarę Kaina, ofiarę Abla, Kaina odrzucił. I w Kainie coś się złamało. I zobaczcie, to co było w harmonii, w jedności, z powodu jakby dobrej rzeczy, czyli ofiary dla Boga, tak, w zamyśle, spowodowało, że skutki tego były takie, że Kain, widząc, że jakby błogosławieństwo, ofiara została przyjęta przez Boga Abla, zapał złością i niechęcią do brata. I w końcu, pielęgnując to w swoim sercu, zamordował swojego brata. Czy Kain od razu wiedział po tym, jak Bóg nie przyjął jego ofiary, że zamorduje brata? Absolutnie nie. Dzisiaj powiem tobie tak. Dzisiaj może o kimś myślisz w taki, a nie inny sposób. O bracie, siostrze, a może jakimś bliźnim. I ty nie planujesz, że wypowiesz pewne słowa i zrobisz pewne gesty wobec niego złe, nienawistne. Ale jeżeli pozwolisz, żeby to coś toczyło twoje serce i umysł, to wierz mi, na podstawie tej historii, że prędzej czy później dopuścisz się rzeczy jeszcze gorszych. Czy zgodzicie się ze mną, czy tak zafiksowałem się teraz? Kain nie planował zabić Abla, ale pozwolił, żeby mimo napomnienia Bożego, że Bóg przyszedł, grzech czyha od twoich drzwi. Pamiętacie tą rozmowę? Abel to zlekceważył, poszedł swoją drogę i w końcu zabił swojego brata.
myślę, że jest zalążek pewnych rzeczy, jeżeli pozwolimy, żeby to rosło w naszym sercu, to ogarnie nasze emocje, umysł, język i później ranimy o wiele głębiej emocji niż w ogóle myśleliśmy, że tak można zrobić po prostu, nie? Okej, łaska i prawda. Dwie historie chciałbym przytoczyć. Z pierwszej księgi Kronik. Pierwsza z rozdziału 26. I tutaj jak w pigułce chciałem pokazać o tym, jak potrzebujemy w swoim życiu posługiwać się łaską i prawdą. Jeden wobec drugiego. 26 rozdział opisuje na tam taką historię od wersetu 17. Może od 16 wersetu. Druga księga Kronik. O królu Uzjaszu. Gdy zaś doszedł do potęgi, wzbiło się w pychę jego serce ku własnej go zgubie i sprzeniewierzył się Panu Bogu swemu. Wszedł mianowicie do przybytku pańskiego, aby złożyć ofiarę z kadzidła na ołtarzu kadzenia. Za nim poszedł kapłan Azariasz, a z nim 80 kapłanów Pana, ludzi śmiałych, którzy wystąpili przeciwko królowi Uzjaszowi, mówiąc do niego: nie twoja to rzecz, Uzjaszu, składać ofiarę z kadzidła Panu, rzecz to kapłanów synów Arona, którzy są poświęceni na to, by kadzić. Wyjdź z przybytku, gdyż dopuściłeś się zniewagi, a nie przyniesie ci to chwały przed Panem Bogiem. Uzjasz rozgniewał się, a miał właśnie w ręku kadzielnicę do kadzenia. A gdy tak się gniewał na kapłanów, wystąpił trąd na jego czole wobec kapłanów świątyni pańskiej przy ołtarzu kadzenia. Nie wchodząc tu w wiele aspektów, chcę tylko powiedzieć o czymś ważnym. Widzimy to w postawie Jana Chrzciciela, widzimy to w postawie apostoła Pawła i to musi być widoczne też w Kościele. Odwaga ludzi, żeby mówić prawdę, prawdę w miłości, prawdę, która pomaga ludziom, prostuje, ratuje ich. Amen? To nie chodzi o to, żeby moja racja jest lepsza niż twoja racja, tylko chodzi o to, że jeżeli widzimy, że ktoś, tak wiecie, kierowca zasypia i ty siedzisz obok, to co robisz? Trącasz go, nie? Budzisz go, bo skręca z tej bezpiecznej drogi. Kapłani wystąpili przeciwko królowi, mówiąc: robisz nie to, do czego jesteś powołany. Oni byli ludźmi śmiałymi i mogli stanąć w prawdzie. Jan Chrzciciel, pamiętacie, napominał Heroda. Jaka była cena? Zapłacił za to życiem ostatecznie. Paweł, kiedy stał przed namiestnikami, królami rzymskimi i zaczął mówić o wstrzemięźliwości i tak dalej, to oni się tam obruszyli, bo liczyli na pieniądze, a nie chcieli słuchać takiego napomnienia. Potrzebujemy się po prostu napominać. Słowo napominać w języku polskim może jest tak zabarwione jakby negatywnie, ale w tym nie ma nic negatywnego z perspektywy Biblii. To jest ratowanie. Korygowanie, nie? Należy pomóc komuś, żeby zobaczył, żeby przejrzał. Każdy, kto ma dzieci, wie dokładnie, o co chodzi. Ilekroć my z miłości i troski korygujemy nasze dzieci w myśleniu, w postępowaniu, bo co? Chcemy, żeby, mówimy tak kolokwialnie, wrosły na dobrych ludzi, nie? Więc stanie w prawdzie. I zaraz obok, czyli w 28 rozdziale, zachęcam was, żebyście sobie samodzielnie całe te rozdziały przeczytali. Mamy historię, Izrael był rozbity na dwa królestwa, Judy i Izraela, 10-2 plemiona. I od wersetu 10 czytam coś takiego. Po pewnych potyczkach zdobyli 200 tysięcy ludów, wzięli do niewoli. I tak, teraz zamierzacie ujarzmić Judejczyków i Jeruzalemczyków, aby byli waszymi niewolnikami i niewolnicami. Tylko czy wy sami nie macie żadnych win wobec Pana naszego, waszego Boga? To mówi prorok Odet. Posłuchajcie mnie więc, wróćcie wolność jeńcom, których uprowadziliście do niewoli od waszych pobratymców, gdyż inaczej rozpali się przeciwko wam gniew Pana. Wtedy niektórzy mężowie spośród naczelników efraimskich, Azariasz i tak dalej, wystąpili przed wojskiem, mówiąc: nie wprowadzajcie tutaj jeńców, gdyż obwini nas to przed Panem. Czy zamierzacie dodać coś jeszcze do naszego grzechu, do naszej winy? Wszak i tak wielka jest nasza wina i gniew Pana rozpalił się nad Izraelem. Wtedy wojownicy zwolnili jeńców, a łup zostawili przed naczelnikami i całym zgromadzeniem. Mężowie zaś, których imiennie wyznaczono, wystąpili i zajęli się jeńcami. Wszystkich nagich przyodziali odzieżą z łupu. Przyodziali ich, obuli, nakarmili, napoili i namaścili. Kulejących wsadzili na osły i zawiedli do Jerycha, miasta Palm, do ich współplemieńców. Sami zaś powrócili do Samarii. To był bratobójczy bój i w wyniku tego boju wzięto do niewoli 200 tysięcy mężczyzn, kobiet. I chciano ich jeszcze bardziej pohańbić. I prorok wystąpił, mówił: słuchajcie, nie róbmy tego. I w końcu słyszycie, czy wy jesteście tak bez winy? Czy Pan się nie zagniewa?
I zobaczcie, okazana została łaska, tak? I obuto, odziano ich, nakarmiono, odprowadzono ich do miejsca bezpiecznego. Potrzebujemy w Kościele łaski prawdy jako materiałów do budowania zdrowego Kościoła. Amen. Kończymy ten punkt. Chciałbym jeszcze zwrócić się jeszcze raz apelem, bo o tym już wspominałem, do ludzi, którzy nie są nowonarodzeni, nie przyszli do Jezusa ze swoim życiem, ze swoim bólem, ze swoim złamaniem. Zachęcam tych, którzy nas oglądają online, a może ktoś jest tu na tej sali. Pomóc się ze mną taką prostą modlitwą, którą uznasz Jezusa jako Pana i Króla i oddasz Mu wszelki ból, zranienie, gorycz być może, złamanie, cokolwiek to jest. Ale nie nieś tego sam, nie próbuj tego naprawić sam, okej? Okay? Ale przyjdź do Boga. Jeżeli gdzieś chcesz się utożsamić z tą modlitwą, ja taką prostą modlitwę zaniosę. Nie chodzi o treść tej modlitwy, choć ona jest oczywiście ważna, bo wyraża coś z serca, ale chodzi o to, żeby za tym szło serce Twoje, serce. Ta modlitwa jest, niech będzie wyrażeniem serca, nawet jeżeli będzie niekoniecznie poprawna teologicznie. Drogi Jezu, przychodzę do Ciebie. Uznaję, że moje życie jest złamane, beznadziejne, pełne grzechu. Nie chcę już sam nieść tego życia. Panie, chcę uznać Ciebie jako tego, który jest w stanie wybawić mnie i wyratować z mocy grzechu, z tego starego życia. Oddaję Tobie moje życie, Panie Jezu. Powierzam Tobie moją przeszłość, dzień dzisiejszy i przyszłość. I czynię Ciebie moim osobistym Panem, Królem i Zbawicielem. Pragnę Cię naśladować. Pragnę iść za Tobą. Otwieram swoje serce dzisiaj na Twój głos i wołam, abyś przyszedł i mnie wyratował, abyś przebaczył moje grzechy, abyś mnie podźwignął z mojej niemocy, abyś wskazał mi ścieżkę, tą wąską i jedyną, która wiedzie mnie do wieczności, do bram nieba. Amen. Kochani, dziękuję Wam za to słowo. Tak potrafiłem, tak przekazałem. Niech Bóg błogosławi. Dziękuję słuchaczom online. Niech Boże błogosławieństwo będzie nad Waszym życiem. Dziękuję Kościołowi. Amen.